Siema, dzisiaj pokażę wam, jak zrobić takie oto pudełko alias koszyczek, alias nie wiem co, z kory brzozy. Brzoza jest powszechnie występującym gatunkiem w naszym kraju. Kto nie wie, jak ją rozpoznać, niech się nie przyznaje i może stąd wyjść. Albo po prostu pójść sobie na Wikipedię i dopiero później tutaj wrócić, bo ja po prostu nie wytrzymuję od takich ludzi. Przedstawmy sobie budowę naszego koszyczka. Jest złożony z dwóch patów kory brzozy i łączony jest na zasadzie, nazwijmy to szwów. Dziurki porobione dziurkaczem. Akurat tak, jak mamy możliwość, to ułatwiamy sobie, ale możemy zrobić szydłem, nożem, czy jakimś krzemieniem, czy czym chcemy. I po prostu są zaciągnięte na drugą stronę. Złączone są po prostu, no, są złączone te paty tymi szwami, sznurkiem. Pytacie się pewnie, dlaczego tu jest taki dziubek. Otóż dlategoż trochę za krótki ten większy płat zrobiłem, a jakbym skrócił sobie to już w ogóle by było to małe i nieładne i w ogóle, więc po prostu już zrobiłem sobie tak, jest trochę przez to więcej miejsca. Umówmy sobie do tego naszą rączkę. Tutaj mamy po dwie dziurki, jednej i z drugiej, czyli łącznie cztery. Tutaj przeciągamy sznurek i tu robimy zwykłą pętelkę na tak zwany supełek i zaciągamy i mamy sobie nasze pudełeczko. No, tak z grubsza jest pokazane. Mam nadzieję, że się podoba wam mój powrót. Następny film naprawdę będzie o kierunkach świata, o rozpoznawaniu kierunków świata. Później przejdziemy sobie do filmu najprawdopodobniej o typu ogniska jednym. I później, albo może jeszcze pomiędzy, będzie o sporku, czyli takiej łyżko widelcu takim, jak można zrobić sobie w terenie, bez noża takiego specjalnego zagiętego. Zachęcam. Jeszcze taka uwaga, tutaj przy robieniu czegokolwiek, co ma być użytkowe z kory brzozy, nie można używać niestety drzew, które leżą, są powalone i długo już leżą w jednym miejscu. Niestety powinniśmy, żeby to jakkolwiek się z tym nie babrać, to powinniśmy używać kory żywej, czyli jak widać tutaj w środku jest jednak jeszcze bardziej jasne to, albo po prostu kory z drzewa, które na przykład pewnie w wichurze się parę dni temu przewróciło czy coś. A z drzewa, które leży już parę tygodni, parę miesięcy, nie uda nam się tego zrobić niestety, ale jak parę osób sobie zrobi taki koszyczek, to się nic nie stanie. No, to oczekujmy filmów i do zobaczenia. Cześć.